Dobry wieczór, Marian Maciejewski. Zapraszam na przegląd medialny, a wydarzenia tygodnia komentować ze mną będą Tomasz Kozłowski, Fakt, i Marcin Tosz, Super Express. Dobry wieczór. Ostatnio mówiliśmy w programie o tym, że Wzgórze partyzantów wraca do miasta, ale poniedziałkowa Gazeta Wrocławska podkreśla, że wraca, ale nie do końca, ponieważ jeden z najemców, nie powiązany w żaden sposób z Retropolem, wynajmuje tam pomieszczenia. No i teraz, żeby wrócić, Retropol, który przegrał proces, musiałby jakoś tę sprawę teraz rozwiązać. Albo miasto. I ten najemca domaga się 1 000 000 złotych za to, że poniósł koszty remontując to Wzgórze, czy tam pomieszczenia, lokale. Jak widzicie to, jak widzicie przyszłość miasta, jak widzicie przyszłość Wzgórza Partyzantów w mieście w tej sytuacji? Od 1989 roku Wzgórze Partyzantów zdaje się jest w rękach prywatnych i niestety są to bardzo złe prywatne ręce. Wzgórze niszczy je od lat i od lat też miasto chce Wzgórze odzyskać, robi pewne kroki, żeby tak się stało, natomiast efekty widzimy. Ciągle czegoś brakuje, ciągle Wzgórze nie może trafić w 100% na własność naszego miasta. No, wszyscy chyba czekamy na remont Wzgórza Partyzantów. To jest niemieckie Wzgórze Liebicha. W Breslau była to perła architektury, bez wątpienia. Teraz wygląda, co tu dużo mówić, ohydnie. Wygląda, jakby miałoby się za chwilę zawalić, a jest to przecież piękne, potencjalnie piękne miejsce, potencjalne miejsce spotkań. Trzymajmy kciuki, żeby jak najszybciej miasto w końcu odzyskało w 100% i rozpoczęło długo wyczekiwany remont. Uzupełniając wypowiedź Marcina, można tylko powiedzieć w sumie tyle, oprócz remontu, żeby też ewentualne wykorzystanie tego miejsca było skonsultowane ze wszystkimi ruchami miejskimi, co by później znowu nie było protestów i tym podobnych happeningów jak pod Wrocławiem. Musi być Wzgórze, musi być centrotwórcze. Bo Wzgórze Partyzantów, tam. No właśnie, ja pamiętam, kiedy tam życie się toczyło, tam były występy, tam były kawiarenki i właśnie tutaj ta kolumnada i fontanna są wynajęte do 2030 roku, czyli jeszcze ho, ho, ho i jeszcze dłużej musielibyśmy. I tutaj być może sprawa trafi nawet do Sądu Najwyższego. No zobaczymy, jak to się rozwinie i szkoda byłoby, żeby to dalej niszczało albo miasto wyremontuje, no ale wtedy co z podnajemcami? Tam jest Muzeum Bajek i Figur Woskowych na przykład. Też nie wiadomo. Także będziemy na pewno to śledzić. Zamiast wielkich imprez Wrocław ustawia na usuwanie bolączek wrocławian. Tam przed chwilą była Gazeta Wrocławska, teraz Gazeta Wyborcza. Urząd Miejski zaprezentował projekt wrocławskiej strategii do 2030 roku. Zgodnie z nową wizją mamy odejść od koncepcji miasta spotkań inspirowanej słowami Jana Pawła II. Teraz Wrocław ma być miastem mądrym, pięknym i zasobnym, które jednoczy i inspiruje. I tu jest jeszcze taki dopisek, że to będzie miasto, które działa, a niekoniecznie ciągle konkuruje z innymi. No my się chwalimy tym, że tak, właśnie tak. No, takie zapowiedzi brzmią śmiesznie, dziwię się, że o tym ktoś bierze je poważnie. Słyszeliśmy to samo w ostatniej kampanii wyborczej, kiedy dokładnie takie same hasła rzucał, widać na wiatr, prezydent Rafał Dudkiewicz. Teraz, jak rozumiem, miasto chce zagwarantować takie podejście do Wrocławia pod rządami Jacka Sutryka, domyślam się. Natomiast wrocławianie chyba się nie dadzą oszukać, okłamać po raz kolejny. Słyszymy od dawna, powtórzę, że będzie bliżej ludzi. Hasło wyborcze prezydenta Dudkiewicza bliżej zeszłych wyborów. Wcale tak nie było. I nie wierzę, że przestaniemy pod rządami tej ekipy, że przestaniemy zabiegać o duże i błyszczące imprezki. To znaczy, to jest w ogóle ciekawa publikacja, z tego względu, że jak się rozmawia się z urzędnikami czy z
pracownikami instytucji miejskich, to wszyscy przekonują, że no przede wszystkim są blisko ludzi i przede wszystkim patrzą na potrzeby ludzi i mieszkańców. To ja teraz nie rozumiem, czy kłamią urzędnicy, czy to jest jakiś zakłamany przekaz. W każdym razie, no, tak jak Marcin mówił, no, z pewnością no, kilka kadencji prezydenta Dutkiewicza spowodowało skostnienie struktur we wszystkich miejskich czy urzędach, czy też podległych mu instytucjach. Z pewnością no, w cudzysłowie nowa miotła się przyda. Oby tylko się nie okazało, że nowa miotła to jest tak naprawdę tylko zmiana imienia i nazwiska. Przemysław Filar z Towarzystwa Upiększania Miasta. Doceniamy sukcesy gospodarcze, ale Wrocław musi być bardziej miastem skupionym na mieszkańcach i ich potrzebach. No tutaj to koreluje z programem profesor Alicji Chybickiej, która właśnie była przeciwko wielkim imprezom, ale... wydawaniu pieniędzy, a właśnie jest za nastawienie się na potrzeby ludzi. No ale każdy przecież kandydat będzie teraz mówił, że chce, żeby Wrocław był bliżej ludzi. Dlatego uważam, że ta publikacja jest po prostu głupia. Zdanie Przemka Filara akurat jest mądre, natomiast odnosi się może do absolutnie każdego programu, każdego z kandydatów. No, który kandydat powie, że Wrocław ma być dalej od mieszkańców i że chcemy stawiać dalej na imprezy wielkie, masowe, błyskotki itd., itd. No absurd. No, no, a przypisywanie jeszcze tego programu do Alicji Chybickiej, no, to jest po prostu śmieszne, no, bo jak mówię, to jest hasło prezydenta Dutkiewicza sprzed lat 4, którego się absolutnie nie wywiązał. Teraz znowu prawdopodobnie prezydent Dutkiewicz będzie miał na sztandarach i jego ludzie takie podobne właśnie pewnie sformułowania. Już się ubiera w takie piórka Alicja Chybicka na ludzie. No, 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 nie to ośmieszajcie znaczy, się. Nie możemy tylko bić w szambu, dlatego że jednak Wrocław się rozwija. No oczywiście nie wszystko jest w stanie zrobić, ale, no bo tutaj mówię o tej rywalizacji. No konkurujemy z innymi, ale jako i gospodarczo i nie, teraz Maria, kierunek... Maria, nie zrozumiałeś, bo tak. Zarówno Marcin, jak i ja, nikt nie krytykuje kierunków rozwoju tego miasta, tak? Tylko w tej publikacji są wskazane takie kierunki, jakby wcześniej było inaczej. No, kampania wyborcza i jakby postulaty, których oczekują mieszkańcy tego miasta, to jest kompletne oderwanie od rzeczywistości, to co tu zostało wymienione. No, to ja nie wiem. No. Ludzie nie oczekują tego, żeby miasto biło się o duże imprezy. No, oczekujesz tego? No nie, no tutaj jest właśnie tak, większy dostęp dla niepełnosprawnych, seniorów, miasto powinno być bardziej zielone i tak dalej. Tak oczywiście, no ale no. To w tych programach a mieszkańcy było. Powinni być bogaci, szczęśliwsi, młodsi i zdrowsi. I piękniejsi. No, ze zdrowszymi, jeśli chodzi o że zdrowsi, to będzie gorzej, ponieważ rezydenci skończyli głodówkę, ale protest trwa i będą przestrzegać godzin pracy i także zakładają, że mogą być dłuższe kolejki do lekarza, ale to nie tylko we Wrocławiu. A we Wrocławiu, skoro mówiliśmy o tych programach i o kandydatach, Gazeta Wrocławska Gowin stawia na Obremskiego. Wicepremier uważa, że senator będzie najmocniejszym kandydatem prawicy w prezydenckich wyborach i coś tutaj jest, że tutaj jak będzie spór w opozycji, to Jarosław Obremski może wszystkich pogodzić. Co wy na to? Przede wszystkim bym wskazał i przypomniał, że to, na kogo stawia Jarosław Gowin, to jest akurat drugorzędna sprawa, bo najważniejsze jest to, na kogo stawia prezes. Tak, bo tutaj nie wiadomo, czy sam Gowin tutaj ma na tyle mocną pozycję, żeby... Tak, dokończ, proszę. No na pewno nie ma tak mocnej pozycji. To po pierwsze. Po drugie, nie wydaje mi się, żeby pojmę oczywiście przeszłości pana Obremskiego, żeby jednak być może na papierze to nazwisko wygląda mocno, natomiast on w ostatnich latach nie był zbyt mocno związany z Wrocławiem. Nie udzielał się. Dokładnie, mocno, więc tak. Został tak naprawdę rok. PiS nadal nie wskazał kandydata, a już coraz mocniej się mówi o tym, że będzie nim szef struktur Prawa i Sprawiedliwości wrocławskich. Czy Piotr Babiarz? Tak. No, zresztą, sam się zgłosił. Sam się zgłosił zresztą w radiu u Przemka. Tak, więc jakby
kandydaturę Jarosława Obrębskiego, to raczej bym już odłożył między bajki. Znaczy jest to na pewno myślenie życzeniowe Jarosława Gowina. Równie dobrze ja z Tomkiem i z tobą możemy stwierdzić, że my stawiamy właśnie na Gowina, prawda? Żeby on startował w wyborach prezydenckich. Tak, ale... I to mam mniej więcej taką samą wagę, ale nie przekreślałbym startu Obrębskiego. On może pogodzić zwaśnione środowisko PiSu, bo przypomnę, że dwie osoby się tylko zgłosiły w ich nie wiem jak to nazwać, w przedbiegach właściwie wyborczych, czyli wspomniany Piotr Babiarz i Mirosława Stachowiak-Różecka. Jarosław Kaczyński prawdopodobnie nie zna żadnego z tych trzech nazwisk, czyli Obrębski, Różecka i Babiarz, natomiast jego załóżnicy pewnie będą mu podpowiadać, na kogo postawi. Czy to będzie Obrębski, no teraz trudno wyrokować. Ja bym go nie przekreślał tak do końca, natomiast sądzę, tak jak mówią mi znajomi parlamentarzyści właśnie z PiSu, to że najmocniejsza pozycja obecnie to właśnie pozycja Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. No jak będzie, zobaczymy. Przypomnę tylko, że w zeszłych wyborach dopiero w lipcu zostało przedstawione nazwisko kandydatki PiS na prezydenta Wrocławia, a teraz mamy listopad, prawda? Mamy jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, więc spokojnie. Mi się nie wydaje, żeby w dużym mieście takim jak Wrocław Prawo i Sprawiedliwość pozwoliło sobie na to, żeby to koalicjant tak zwanej Zjednoczonej Prawicy wystawiał do kandydata. Nie chcę mi się wierzyć, że Jarosław Kaczyński pozwoli na, nawet Jarosław nie, ale o ile czyjeś środowisko, które to Komitet Polityczny PiS pozwoli na to, żeby w dużym mieście kandydatem nie był kandydat stricte z PiSu, tylko z obozu koalicjanta. To nie chcę się w to wierzyć. Pytałem właśnie Mirosławę Stachowiak-Różecką o kandydata, a ona powiedziała, że wskaże Rada Polityczna, czyli Jarosław Kaczyński praktycznie będzie wskazywał kandydatów właśnie w dużych miastach zwłaszcza. Powtórzę, no jak na razie mają wspólną cechę ci trzej kandydaci, Jarosław Kaczyński prawdopodobnie ich w ogóle nie zda, więc spokojnie. Będzie jarmark bożonarodzeniowy już za półtora tygodnia, niemalże no niepełne dwa, w piątek 17 listopada, czyli wcześniej niżeli do tej pory. Jak wam się to podoba? Będzie większy o 20 stoisk, będzie 150 stoisk ze sprzedażą. Jako kiermasz będą też obiekty dodatkowe z 20. No, ja nie usnę. Czy ty nie? Ja czy ciebie nie. To... Po tej informacji to... też mogę mieć... A coś sympatycznego, bo tutaj to, mamy, że... Tak, czy będzie to, czy tamto, a tutaj coś, co będzie i co cieszy ludzi wrocławian, jasne, ale nie tylko, mówiąc już będą przyjeżdżać. Serio, to oczywiście fajna informacja. Jarmark co roku jest bardzo sympatycznym dodatkiem do życia codziennego w naszym mieście. Na pewno się tam z dziećmi i z moją żoną przejdę. Ja się cieszę, że taki jarmark jest. To jest fajna impreza. Cóż, nie mam więcej do powiedzenia. Ale czy widzieliście jarmarki w innych miastach na przykład? Nie, bo chodzi o to, że nasz, nie pamiętam, chyba National Geographic rok temu uznał tam w plebiscycie wrocławski za piąty chyba w Europie, jeśli chodzi o najładniejsze właśnie jarmarki bożonarodzeniowe. No jest ładny. Proszę? Jest ładny, no nie ma. Czy widzieliście w innych miastach? Tak. Ja na przykład widziałem w Görlitz. I? No jest mniejszy i powiem szczerze, że bardziej urokliwy, a dlatego, że to jest na mniejszej przestrzeni, jednak wrocławski rynek jest o wiele większy, ale też bardzo lubię ten event coroczny, więc też pewnie go odwiedzę, więc nie ma co narzekać. Nie, bo ja oglądałem, ale jeszcze w czasach, kiedy we Wrocławiu nie było. I właśnie marzyłem, oj, żeby też we Wrocławiu powstało i się to ziściło. Także mamy i widzę, że rzeczywiście się rozwija bardzo ładnie w porównaniu do innych. Mamy klimat, mamy te domki, ten rynek tak ładnie jest, znaczy, ten kiermasz jest ładnie położony w innych miastach. No w Strasburgu jest pięknie, wiadomo, tam jest wielkim rozmachem. Mówi się, że to jest stolica jarmarków w ogóle w Europie. Jest rzeczywiście ciekawe, ale my możemy być ze swego dumni. Sąd nie chce karać, bo baner został zwinięty. Nie wiem, czy żeście się z czymś takim spotkali. Gazeta Wyborcza, chodzi o to, że grupa osób stanęła z banerem "Obronimy demokrację". No i tutaj mają tutaj zarzuty. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. No i tutaj jest pytanie. No, z jednej strony przepis, kodeks wykroczeń, ale z drugiej strony wolność, konstytucja, prawa obywatelskie, obronimy demokrację, nie jest to przeciwko nikomu. Co wy na to? No, jak się sąd tym zajmuje, to poczekałbym do
wyroku sądu. To znaczy sąd odmówił wszczęcia postępowania, no. Także już mamy odpowiedź, ale nie dlatego, że oni nie zrobili niczego złego, w związku z czym ci, którzy protestowali, uważają, że sąd umył ręce, bo uznali, uważają, że właśnie sąd powinien uznać, że nie ma wykroczenia. No, a tymczasem sąd uznał, że skoro na wezwanie policji protestujący zwinęli ten baner, no to właściwie nie ma sprawy. No to nie ma sprawy. No, to, no, no to nie ma sprawy, ale jest artykuł, który pokazuje, tak, dlatego pokazuje, że jednak tutaj jest pewien problem, być może szerszy. Granica do czego, gdzie sięga granica? Jeżeli się robi demonstrację, to trzeba się liczyć. To szanując prawo, zgłasza się, prawda? Chęć zorganizowania demonstracji. Nie wiem, czy tutaj taka demonstracja była zgłoszona. Ona, jeśli nie, no to policja miała prawo interweniować, no tak, bez względu na to, co było napisane na tym banerze zwiniętym pośpiesznie, więc tutaj bym raczej nie doszukiwał się jakiegoś drugiego dna, zwłaszcza, że sąd też się wyraził dosyć jednoznacznie. No tak. Tu sześć osób protestowało. No, czy to jest trudno mieć sprawdźmy, czy demonstracji, żyją. Proszę? Nie, żartuję z tym. I tak, Mieszkanie Plus, tu mamy z kolei w gazetach, że Mieszkanie Plus będzie droższe od czynszowego, czyli tutaj Gazeta Wrocławska podkreśla, że to nie jest aż taki znowu ukłon w stronę ludzi. O właśnie, kiedy wprowadzimy się do Mieszkania Plus, jako pierwszy na Dolnym Śląsku klucze dostaną wałbrzyskie rodziny, ale są tutaj głosy, że ten problem że Mieszkanie Plus nie rozwiązuje podstawowego problemu mieszkaniowego w Polsce, dotyczącego ludzi stojących obecnie w kolejkach po przydział lokalu komunalnego od gminy, że być może lepiej byłoby, gdyby na przykład państwo wsparło gminy w budowie właśnie lokali. Znaczy, ale to już jest tak, jakby rozważanie teraz na temat tego, czy państwo ma pomagać samorządy, czy nie, no to jest już jakby za późno, bo program Mieszkanie Plus trwa, rozpoczął się, niebawem ludzie się będą wprowadzać do tych mieszkań i zapewne nie sprawi on nagle, że problem braku posiadania mieszkań przez ludzi zniknie w Polsce. No nie, no on jest skierowany do określonej liczby, do określonej grupy osób i rodzin i z pewnością tak samo jak 500+, pewnej grupie ludzi rozwiąże problemy. No, no i tyle. Więcej do dodania w tej kwestii bym nie miał. Jakby najbardziej jak już ludzie dostaną kluczowe tych mieszkań, to tak samo jak za program 500+, rządzący należy się pochwała. No tak, poza tym w sytuacji, kiedy państwo miałoby wspomagać samorządy w przypadku mieszkań komunalnych, to dochodziłoby pewnie do kolejnych patologii, jak we Wrocławiu, gdzie mieszkanie komunalne dostaje radny miejski, więc to... Na przykład. Lepiej, żeby już samorządy się tym faktycznie nie zajmowały. Dekomunizacja ulic. Zetknęliście się z tym? Nie wiem, jakie macie zdanie, jeśli chodzi o nasze tutaj berlingarmi. No, niektóre jak najbardziej czasu. Tak, trzeba dekomunizować, zwłaszcza ulice, które miały za patronów bandytów, bądź też bandyckie różne ugrupowania. Natomiast no, niektóre są oczywiście absurdalne. No, ja na przykład się nie zgodzę z dekomunizacją, to jest akurat poważny przykład, ulicy Armii Ludowej. To Armia Ludowa, bez względu na to, kto nią dowodził, zrzeszała zwykłych prostych polskich żołnierzy, którzy walczyli za wyzwolenie naszej ojczyzny. Dekomunizować taką ulicę to dla mnie skandal i wstyd dla rządzących. Natomiast no, są oczywiście kuriozalne przypadki, o których jak sądzę wspomnisz. Jak radni Głogowa zdekomunizowali ulicę Obrońców Pokoju. Zresztą ja też kiedyś tu we Wrocławiu, bo też była taka ulica i została zdekomunizowana. Jest w tej chwili świętego Wincentego, jeśli dobrze pamiętam. A tam zostawili Obrońców Pokoju, tylko zmienili uzasadnienie. Bo tamta ulica upamiętniała Wrocławski Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju z 1948 roku. A obecna Obrońców Pokoju zostaje nadana w celu upamiętnienia wszystkich walczących o pokój dawniej i dziś. Pięknie i bardzo dobrze, brawo dla Głogowa. I inne miasta, Zielona Góra, ulica 22 lipca już nie będzie upamiętniać manifestu PKWN, lecz zwycięstwa Bolesława Chrobrego nad Jarosławem I Mądrym, a w Sosnowcu ulica Jana Gacka, działacza komunistycznego, zastąpiono ulicą Gacka Nietoperza. Nietoperza. Ale i teraz jeszcze jedna rzecz przypomniała mi się, bo tak po wojnie Komisja Nazewnictwa tutaj też pracowała, jak te poniemieckie ulice po
nazywać po polsku, i między innymi przywódcy czy dowódcy, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa powiedzieli naszej komisji, że uważamy, że powinniście jedną z ulic nazwać nazwiskiem dowódcy Urzędu Bezpieczeństwa. No, nasi chcieli się wykręcić i mówią, no ale my nie nadajemy nazw ulicy osób żyjących. No to mówię, dobrze, w takim razie nazwijcie, że jest ulica Urzędu Bezpieczeństwa. I nasi wtedy mieli powiedzieć, wiecie co, nazwiemy ją ulicą bezpieczną. O dziwo, Sowieci uznali to za ich jakby połowiczne zwycięstwo i od tego czasu mamy we Wrocławiu ulicę bezpieczną, tam gdzieś na Różance, gdzie, czy ona jest bezpieczna, czy bezpieczniejsza od innych, chyba nie, ale nazwa została do dziś. To dziś wszystko, dziękuję za udział w programie, Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień, dobranoc. Dobranoc.